Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Most Wanted 2012. Cholera, samochód mi się dymi! Jest to Porsche GT2 chyba 997. I powiem wam, że zajebiście wygląda. Ogólnie teraz jakaś jest taka pogoda w grze, deszczowa, i ulice bardzo fajnie się świecą. Dla was to pewnie już nie jest takie, nie wiem, fajne. Albo może nie zwracacie już na to uwagi, bo przemierzacie te wszystkie drogi w Most Wanted z ogromną prędkością i nie ma czasu się skupiać na takich rzeczach. Ale dla mnie to jest absolutnie zajebista sprawa. Jak teraz sobie wbiłem, nie wiem, z jakiej gry wyszedłem niedawno, że po prostu w Most Wanted grafika zrobiła na mnie takie wrażenie. No ale po prostu zrobiła na mnie wrażenie. Aż strach pomyśleć, co będzie w najnowszym NFS-ie. Anyway, będziemy sobie jeździć dzisiaj tryb online z losowymi graczami. Ja na mojej ludzkiej grupie dałem wam informację o tym, że właśnie wbijam do gry i będę grał na publiku, więc osoby, które mają odrobinę szczęścia, mogą sobie ze mną pograć. Oczywiście nie jest to żaden przywilej, ale wiele osób chce ze mną pograć, dlatego no nie mogę po prostu zagrać ze wszystkimi, ani wszystkich dodać do znajomych na Originie. Ale mogę po prostu dać informację o tym, że wbijam sobie do gry. I nie wiem, czy mi tu kogokolwiek znajdzie, bo tak naprawdę o tej porze mało graczy gra. Chociaż nie, jest w sumie 17:21 i powinno kogoś znaleźć. Okej, okay. Mam nadzieję, że teraz mnie nikt nie słyszy. A czy tu jest ogólnie w Most Wanted tak, że jeśli się wyciszy wszystkich, to te osoby nie słyszą też nas. W sensie mnie. O, man, źle pojechałem. Dobra, mamy tutaj Hennessy'a Venoma. Z nadwoziem, z ramą. Nigdy nie wiem, czy to jest podwozie, czy nadwozie. I dojadę sobie na miejsce spotkania, ale tam będziemy musieli się poruszać popularnymi. Muszę sobie ściszyć grę. O, tak. Kurde, te samochody brzmią absolutnie zajebiście. Muszę sobie ściszyć, bo normalnie ten Hennessy jest strasznie głośny. Ale to bardzo dobrze. Oh man! Ja gram... ja myślę, co to tak głośno? A ja gram na głośnikach. What the fuck? Op, op, ops, ops. Ops, Mateusz mnie rozwalił. Hoho. No dobra, dojedźmy w końcu na to spotkanie. Na te spotkanie. Ups, ups. I będziemy musieli zmienić na popularne samochody. Ja wybiorę sobie, zgadnijcie co? Mitsubishi Lancera Evo 10. Tak myślę. Chociaż nie jest to wcale taki dobry samochód z popularnych. I tak myślę, że on się znajduje w popularnych, ale chyba właśnie znajduje się w popularnych, więc spoko. Ups, ups, ups. Ups! Damn it. Ups, 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 ups. Ktoś wbił. I już kogoś muszę wyciszyć. Właśnie to jest głupie, no. Kurde, za każdym razem mnie to wkurza. Ups. Jest, dobra, znalazłem typa. Ale wiecie co? Ja jak tak gadam, nagrywam, ja nie powinienem się tym przejmować, bo jeśli kogoś wkurzam, to ktoś powinien mnie po prostu zmutować i już. Oj, nie chciałem tego zrobić. Yeah! Dobrze. I zaraz będę na miejscu spotkania. Tutaj prawdopodobnie będziemy musieli driftować. Nie jest dobrym pomysłem driftować tutaj właśnie w Lancerku. O, to jest na dole, na dole. Dobrze, no to będzie na dole. Zmieniamy auto na... Ha, właśnie, czym by tu podriftować? BMW. O, proszę, bierzemy M1. Napęd na tył powinien się tutaj dobrze sprawdzić. Ojej, zero modyfikacji chyba. Ale nie, jest w podwozie... Podwozie jednak z ramą. What the fuck? Ktoś napisał w ogóle, żebym w komentarzu pod ostatnim filmem, żebym wyłączył mikrofon w grze. Nie da się tego zrobić. Właśnie o to chodzi, że nie da się tego zrobić. Dobra, próbujemy. Kurde, nie wychodzi. Troszeczkę za wolno, za wolno. Ale mam opony do driftu, yeah! Niedobrze. No nie, tutaj jak najdłuższy drift, a nie suma, cholera, jasne. Może jeszcze coś z tego będzie. Oby się tamten zatrzymał, co ma 300 obecnie. 200, dobra, już nabijam. Okej, okay. No! Co za chamy! What the fuck? No i fajnie. Ten już ma 600 metrów. Ja pierdzielę.
takie chamy są właśnie. Ktoś tam Lancerem nawet driftował. Ale mogę sobie zamontować teraz te opony do driftu. Dostosuj opony i drift. No ale już bez sensu, bo to już koniec. Też może jeszcze coś uda się ugrać. Ten już ma kilometr driftu, no fajnie. I co jeszcze? Za wolno jest to BMW, powinienem mieć tutaj skrócenie biegu. Ach, Jesus. I oponkę ktoś mi rozwalił, no fajnie. A pieprze, to nie driftuje już. Ja. Zobaczcie co za. No tak się gra po prostu w Most Wanted, no. I te opony są niby dobre do driftu. Ej, zobaczcie, mam teraz wysuwany ten, spoiler. Po prostu podnosi się... Podnoszą się z tyłu... Podnosi się tylna klapa. Dobra, teraz będziemy mieli wyścig. I też popularnymi, ale na pewno nie będę jechał tutaj w BMW 1M, tylko weźmiemy sobie Lancera. Oczywiście, że tak. Evo, 10. Hell yeah! I gazujemy ostro! Gdzieś tutaj miałem jechać? Tak myślę. O, Lancerek pięknie gna. Dobrze jadę. Okej. O-o. No dobra, pierwszy już na pewno nie będę. Ktoś tam się z przodu pojawił. O, straszna lipa jest na tych offroadowych drogach. Na gruntowej, na wierzchni. Naprawdę, przesiąść się z Hennessy'a Venoma do samochodów popularnych to jest, oj, taki straszny ból dupy. Mogłem zresztą wjechać na autostradę i bym był szybciej, bo ktoś to zrobił, ale GPS mnie tak śmiesznie poprowadził. Niby krótszą drogą może, ale jednak wolniejszą. Okej. Ale pięknie pociągnął drifta. Oj. To już tak średnio bym powiedział. Pięknie. I będę pierwszy. Nie jestem pierwszy, ale jestem drugi. Dobra, zespół Alfa. Tu będzie wyścig. Ale w którą stronę to ja nie pamiętam. Oj nie. Zawsze lubię się chować gdzieś tutaj w tym garażu. Ale to nie jest ten wyścig, tu się nie można schować. W takim... A nie, jest tutaj, to jest to. Się tu można chyba schować, tak? A nie, za daleko. Ale piękny jest ten Lancer, no musicie powiedzieć. Dobrze, weźmy sobie, zobaczymy jakie mamy tutaj mody. O proszę, tu już mam nawet fajne rzeczy podblokowywane. Z ramą. Fabryczne. No jeszcze tylko nadwozie odblokować i będzie git. Wydłużenie biegu. Moment. A czy jeśli wezmę... A, mogę wziąć wydłużenie, to mi przyspieszenie nie spadnie. Okej, okay. Nadwozie, no jeszcze to muszę odblokować, co muszę zrobić? Aha, przejechać 160 km. No to jeszcze muszę przejechać, ile? 15 kilosów i będę miał nową modyfikację. Świetnie, jestem trzeci ogólnie. Zobaczymy, czy ktoś mnie... A, dobra, nieważne. Namierzamy rywali. Idziemy. No, stuknąłem go na tyle mocno, że powinien się rozwalić. Chodź tu. Tak. Spadł wam. O, żeż mordę. Ręczny. Nie. Yeah! Dobra. Będziemy następnego gnoja. Oj, nie mogę coś dogonić, ale muszę się trzymać w strumieniu. Wow. Ale tu jest walka. Fajnie się właśnie jeździ takimi samochodami wolniejszymi. Bo można się fajniej pospychać, a jak się jedzie takimi już super szybkimi, to czasami nie wiadomo o co chodzi. Wow, ale zapieprza tym Fordem, ja dziękuję. Dobrze, że jest w moim teamie. Dobra, jest ok. Przodujemy, że tak powiem. Nasz team jest w większości z przodu. Tylko jeden koleś gdzieś tutaj... Oooo! Wow, mało brakowało. Jeden koleś gdzieś tutaj się dostał na przód. Musimy go zramować. Jest przede mną. Rozwalił się. Oj, myślałem, że na ręcznym jakoś tutaj wejdę tak szybko. Bo też super szybkie samochody, jak się wejdzie tak na ręcznym, to one praktycznie w miejscu stają. Niestety ktoś jest za mną i prawdopodobnie będzie próbował atakować. Trzeba uważać, żeby się nie dać
ale mam trochę nitra, więc git. Jest. Bo nitra to mam dużo. Ono się teraz wolno kończy, bo chyba mam takiego moda na to, żeby mieć właśnie wydłużone nitro, jak jestem bardzo daleko z tyłu. Jest git. Dobra. O, prawie bym się rozbił. O! Okej. Udało się. Niedobrze. Tutaj jeszcze można wyjechać. Meta. I nasz zespół wygrywa, ale teraz musimy rozwalić przeciwników. Gdzie oni są? Tam dalej, jeden widzę. Zabrali się za niego ostro, ale uwaga! Yeah! What? Co? Nie rozwaliłem go? Ej, całe szczęście w ogóle, że w tej grze jest Lancer sedan, a nie hatchback, bo ja hatchbacka tak nienawidzę, nie lubię go z wyglądu, że także szok. Po prostu jest paskudny. Dawaj, chodź. No, teraz powinien... Jakim cudem się nie rozwalił? Kurde. Chyba też ma podwozie z ramą. Nie wiem. Dobra, tu mam kogoś. Ba! Yeah! Pięknie. Dobra. Zawracamy, atakujemy znowu. Tamten widocznie jest AFK, możemy nabić sobie na nim kilka punktów. Okej. Ale poleciał. Dobra, uwaga i czołówa. Chodźmy. Ach, wygraliśmy. Świetnie. Teraz to mi możesz naskoczyć, koleś. Yeah. Dostałem jakiś mandat wściekły. O, słodka zemsta. Niszczyciel. Dobra. Co teraz? Teraz będzie chyba, nie wiem, wyścig albo coś. Tutaj, okej. No, musimy kogoś wyciszyć. Cholera. Za każdym razem. Okej. Au! No kurde, nie da rady wyciszyć wszystkich. Cholera. Okej. No! Tylko z... Okej. No. Dobra, już chyba wszyscy. Jedziemy. Jedziemy się odegrać ogólnie. Oj, ciężko będzie ich dogonić. Ale mogę sobie szybko oponki zmienić. Opony. Dobra, gitara. I mamy dopompowane. Yeah! Znaczy mamy wyścigowe, ale jak zmieniamy sobie oponki, to one się jakby automatycznie pompują. Oh! Niedobrze. No, jeszcze mnie tak głupio pokierowało. Świetnie! Dobrze, skoro tak, to my też niszczymy. A co? Ten jest tutaj taki, kurde, niszczyciel. Chodź tu, gnojku. Jak jesteś cwaniaczek, no to chodź. Wow! Niespodzianka! No spoko. Ja się tu jeszcze odegram. Zobaczycie, gnojki. Z tyłu mnie coś goni, ale co to jedzie? Czy to jest LFA? Chciałem powiedzieć Lancer LFA. Oj, to wszystkie nazwy samochodów, nie? Czasami może się to pomylić. Tyle jest tych, kurde, różnych marek. Cały czas dochodzą jakieś nowe przecież. I trzeba to wszystko znać, wszystkie samochody. Ops. Ty, to jest ten... A nie, to jest Subaru WRX STI. Jak ktoś się tu pcha Fordino. No gdzie mi lakier niszczycie w moim Mitsubishi? O, mordę. Spychają się tu. Ale Mitsubishi ma piękne te światła z przodu. W ogóle jest piękny samochód. No, strasznie mi się podoba. Dobra, kiedy zacznie się to całe... Aha, już 14 sekund. Świetnie. Tylko jeszcze muszę sobie... Co ja tu muszę zrobić? Aha, skrócenie biegów to raz. I jeszcze muszę po nadwozie aero chyba sobie odblokować i będzie git. Okej. No i czekamy, chyba wszystkich przenosi tutaj. Dobra, a teraz w ogóle co mamy robić? Wyścig, okej. Au. No super rozpoczęcie wyścigu, nie ma co. A masz, gnoju. A spadaj.
takiego samego nie możesz mieć jak ja. Kurde, cholerne lagi. Muszę uważać na tyły. Oj, coś czuję, że mnie dzielam, będzie nam. O, polecieli. Nie dogonił mnie, świetnie. Uciekamy, uciekamy, nie damy się ramować. Nie dajemy się ramować, ale próbuję. Mało brakowało. Kurde, rozwalił się, świetnie. Nie mogłem na tego pokazać, bo to była za szybka akcja. Mimo, że jedziemy wolnymi samochodami, jak na Most Wanted. Dobra, próbuję ramować. Uwaga! Wow! A masz! Świetnie. Dobra. Kurde, nawet w powietrzu nitra używam. To dobrze czy źle? Nie no, akurat spala mi nie działa w powietrzu, ale mówiliście, że nitro na skok działa w powietrzu. Pick up, spadaj! Jest! Odblokowaliśmy nadwozie aero. Świetnie. Dobra. Ktoś już tutaj dojechał. Okej. Dobra, ale sporo graczy dobiło ogólnie do sesji. Świetnie. Na tym zabawa będzie lepsza. Dobra. Instalujemy nowego moda i teraz powinien mój samochodzik wymiatać. Znaczy jeszcze skrzynia. O! Co? Kogoś rozwaliłem. No ciekawe. Teraz powinienem lepiej przyspieszać. Yeah! Oni się tam rozwalają. Ja pierdziel. Zawsze taka rzeźnia na końcu, tym bardziej jak jest więcej graczy. No, chodźcie tu, cwanioszki. Teraz ja troszeczkę poramuję. Bo! Yeah! Świetnie. No, zobaczcie, takie cwaniaki byli, a teraz jak przyszło co do czego... się ze mną zmierzyć. Teraz będzie test prędkości. No zobaczymy. O, tu mam następną ofiarę. Atakujemy. Zaraz ja go tam ubiję. Wow! Ale mnie zaskoczył. Co oni mi chcą z tego Mitsubishi hatchbacka zrobić? Ja pierdziu. Dobra, tylko popularne, idziemy na spotkanie. Oj, trzeba zawrócić. Oby nie dostać hita! Ale się schowałem. Dobra. I tutaj. Świetnie. To jest chyba niedaleko jakoś. Gdzie tutaj była pokazana odległość? Nie wiem, nie pamiętam. Okej. Nie no. Kurde, co się stało? No i pobawiłem się Most Wanted. Nie wiem ogólnie, dlaczego się wysypała gra. Przecież wszystko chodzi ładnie, pięknie, płynnie i bez problemu. A tu nagle ciach. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa, pa.